Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum, Muzeum Okręgowego w Suwałkach. Dzień dobry, witam serdecznie, panie dyrektorze. Dzień dobry. E, już w najbliższy piątek, tak, zgadza się, w najbliższy piątek. E, wiele, panie dyrektorze, wskazuje na to, że właśnie w ten piątek zobaczymy chyba najbardziej widowiskową rekonstrukcję wydarzeń historycznych przygotowaną przez grupę Garnizon Suwałki. Nalot na Suwałki. Pan już swego czasu w tym studium zapowiadał tak dość nieśmiało, że spróbujecie coś takiego przygotować. No to udało się jednak, tak? E, tak, kiedyś przyciśnięty do muru przez jednego z dziennikarzy Radia 5 powiedziałem, że jest taki pomysł i postaramy się go zrealizować. Minął mniej więcej rok od tego czasu i Muzeum Okręgowe w Suwałkach przez współpracy Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Garnizon Suwałki i wielu innych instytucji, między innymi też Suwalskiego Lotniska i Suwalskiej Szkoły Lotniczej i PKP organizuje inscenizację historyczną na lot na Suwałki. Czy będzie widowiskowa? Okaże się na miejscu. Na razie musieliśmy przebrnąć przez bardzo dużą ilość formalności i tylko przychylności między innymi tych wymienionych instytucji wielu wielu innych osób i instytucji zawdzięczamy to, że ta inicjatywa dojdzie do skutku. To jest dobry moment aby odwołać się do historii, rekonstrukcję dokładnie których wydarzeń zobaczymy. Y zobaczymy, może rekonstrukcja to źle powiedzieć, inscenizacja, bo nie mm. będzie to dosłowna rekonstrukcja, byłoby to bardzo trudne do zrobienia. Myślę, że to filmowo można by pokazać, ale nie tak na żywo. Więc będzie to inscenizacja wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście 2 września 1939 roku, kiedy to niemieckie samoloty zaatakowały i zbombardowały nasze miasto. Bomby spadły wtedy między innymi w rejonie koszar przy Szosie Augustowskiej, czyli koszar 41 Pułku Piechoty. Spadły w rejonie koszar drugiego Pułku Ułanów, czyli, czyli dzisiejsza ulica Pułaskiego. Tam między innymi na stanowisku obrony przeciwlotniczej zginął plutonowy Siemaszko. I przede wszystkim spadły w rejonie dworca PKP, gdzie na wagony ładował żołnierzy i sprzęt 41 Pułk Piechoty. Były ofiary, zresztą już pan wspomniał. Były ofiary, były ofiary wśród wojskowych. Siedmiu szeregowych 41 Pułku, oficer i właśnie plutonowy z 2 Pułku Łanów. Były też ofiary wśród osób cywilnych, ale tu i nazwiska, i ilość jest nieustalona. W każdym razie no, kilkanaście osób, mieszkańców i żołnierzy zginęło w tym nalocie.